Słyszysz? Ta cisza to pomnik, świadectwo nieobecności milionów ludzi. Na co dzień wypełniamy pozostawioną przez nich pustkę swoimi głosami. Wrośliśmy w miejsca, z których ich wyrwano. Czasami przybywamy w miejsca, w których ich, polskich Żydów, mordowano, jak tu. Tylko że zawsze jesteśmy spóźnieni. Jedyne, co możemy zrobić, to nie zapomnieć. Nie zapomnieć o ich nieobecności. Pamięci ofiar Żydów z Europy i Polski zamordowanych w Auschwitz-Birkenau, w Bełżcu, w Treblince, w Chełmnie nad Nerem, w Sobiborze, na Majdanku. Pamięci żydowskich mieszkańców Jasła, Koła czy Drzostku, Pilzna. Wypełniamy pamięcią pustkę po was wszystkich. W Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu w Cieszanowie również chcemy o nich pamiętać. Jesteśmy przed synagogą w Cieszanowie, która została odnowiona. Pamięci żydowskich mieszkańców Cieszanowa. Pamięci żydowskich mieszkańców Białowieży. Pamięci żydowskich mieszkańców Gliwic. Pamięci żydowskich mieszkańców Krakowa i dzieci z sierocińca w krakowskim getcie. Pamięci żydowskich mieszkańców Łodzi. Pamięci żydowskich mieszkańców Brzeska. Pamięci żydowskich mieszkańców Warszawy. Pamięci żydowskich mieszkańców powiatu lubaczowskiego.
miasteczek takich jak Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików czy Lubaczów. Pamiętamy. Pamięci żydowskim mieszkańcom Wrocławia. Pamięci żydowskich mieszkańców Zamościa. Pamięci żydowskich mieszkańców Zatora. Pamięci żydowskich mieszkańców Włodawy. Pamięci żydowskich mieszkańców Będzina. Dla pamięci żydowskich mieszkańców gminy Połajewo. Pamięci żydowskich mieszkańców Piotrków Trybunalski. Pamięci żydowskich mieszkańców Będzina. Pamięci żydowskich mieszkańców Starachowic i Adamowa. Jesteśmy w miejscu, gdzie znajdują się ostatnie dwie macewy z nieistniejącego cmentarza żydowskiego w Bolesławcu. To ostatni ślad po naszych starszych braciach w wierze. Pamiętam. Znajdujemy się na terenie dawnej synagogi w Bolesławcu, która została spalona przez bojówki hitlerowskie podczas Nocy Kryształowej. Pamięci żydowskich mieszkańców Bolesławca. Pamięci żydowskich mieszkańców Wieliczki. Pamięci Rutki Laskiel i pozostałym żydowskim mieszkańcom Będzina. Za moimi plecami znajdują się ruiny kamienicy, w której kiedyś mieszkała Rutka Laskiel. Pamięci żydowskich mieszkańców Brzeska. Pamięci żydowskich mieszkańców Brzeska. Pamięci żydowskich mieszkańców Choroszczy. Pamięci żydowskich mieszkańców Brzeska. Pamięci żydowskich mieszkańców Landsberga. Dzisiaj Gorzów Wielkopolski. Pamięci żydowskich mieszkańców Dębicy. Pamięci żydowskich mieszkańców Bydgoszczy. Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci. Pamięci żydowskich mieszkańców Mińska Mazowieckiego.
Pamięci żydowskich mieszkańców Okocimia. Pamięci żydowskich mieszkańców Brzeska. Rafał Kowalski, Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku. Pamięci żydowskich mieszkańców Płocka w 80. rocznicę likwidacji płockiego getta. Pamięci żydowskich mieszkańców Auschwitz-Birkenau. Pamięci żydowskich mieszkańców Brzeska. Pamięci żydowskich mieszkańców Białegostoku. Pamięci żydowskich mieszkańców Brześcia Kujawskiego. Pamięci żydowskich mieszkańców Brzeska. Pamięci żydowskich mieszkańców Chełma. Pamięci żydowskich mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej. Jesteśmy na cmentarzu żydowskim w Łodzi. Pamięci żydowskich mieszkańców Łodzi. Nigdy więcej Holokaustu. Pamięci mieszkańcom Brzeska. Pamięci żydowskich mieszkańców Łodzi. My, uczniowie szkoły podstawowej nr 4 w Jędrzejowie, przybyliśmy na cmentarz żydowski w naszym mieście, aby oddać hołd ofiarom Holokaustu. Stanowi to dla nas obecnie ważną lekcję historii. Pamięci żydowskich mieszkańców Jędrzejowa. Pamięci żydowskich mieszkańców Brzeska. Każdemu człowiekowi należy się szacunek za życia i pamięć po śmierci. Ten kamień to znak mojej pamięci. Przyszłam tutaj, aby zaświadczyć, że pamiętamy o nich i o okrutnym losie, jakim zgotowano. Pamięci żydowskich mieszkańców Oławy. Ku pamięci żydowskich mieszkańców Brzeska. Pamięci żydowskich mieszkańców Chełma, którzy stanowili integralną część społeczności naszego miasta. Pamięci żydowskich mieszkańców Krosna. Pamięć żydowskim mieszkańcom Lublina.
Pamięci żydowskich mieszkańców Łodzi. Pamiętamy, ponieważ oni tworzyli wielokulturowy charakter naszego miasta. Pamięci żydowskich mieszkańców Malawi. Uczczenie pamięci Żydów jest bardzo ważne dla nas i przyszłych pokoleń. Holokaust pochłonął niemal 6 milionów niewinnych Żydów. To było dla nas Polaków coś okropnego. Dlatego każdy z nas powinien o nich pamiętać. Pamięci żydowskich mieszkańców Łodzi. Pamięci żydowskich mieszkańców Bytomia. Pamięci żydowskich mieszkańców miasta Starachowice Wierzbnik. Holokaust nie wziął się znikąd. Nie bądźmy obojętni. Pamięci żydowskich mieszkańców Łodzi. Pamięci Żydów z Mszany Dolnej i okolic. Pamięci żydowskich mieszkańców Warzyc. Pamięci żydowskich mieszkańców Łodzi. Pamięci żydowskich mieszkańców Tarnobrzega. Pamięci żydowskich mieszkańców Łodzi. Dla nich, dla nas, dla was. Pamięci żydowskich mieszkańców Dąbrowy Białostockiej. Pamięci żydowskich mieszkańców Oświęcimia. Pamięci żydowskich mieszkańców Warzyc. Pamięci żydowskich mieszkańców Potoka. Pamięci żydowskich mieszkańców Poznania. Jedyne, co możemy zrobić, to nie zapomnieć. Pamięci żydowskich mieszkańców Sosnowca. Pamięci żydowskich mieszkańców Warzyc. Pamięci żydowskich mieszkańców Kurnotowa. Pamięci żydowskich mieszkańców Chełma. Pamięci żydowskich mieszkańców Zagórowa.
odsłony. Pamięci żydowskich mieszkańców Chmielnika. Pamięci żydowskich mieszkańców wsi Łęk, obecnie dzielnicy Krakowa. Pamięci żydowskich mieszkańców Wrocławia. Pamięci wszystkich żydowskich mieszkańców Krosna. Pamięci żydowskich mieszkańców Włocławka. Pamięci żydowskich mieszkańców Zabrza. Pamięci żydowskich mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego. Pamięci żydowskich mieszkańców Żywca. Pamięci żydowskich mieszkańców Zagłębia.